ciężko się to wymawia zawsze. Zaczyna rozmowę od najnowszych informacji na temat NATO. A mianowicie, Mark Rutte, były premier Holandii, został nowym sekretarzem generalnym NATO. To było trochę dziwne, bo ta informacja pojawiła się 2 dni temu, a pisze to w piątek w południe, a Wolf znał ją 4 dni temu. A zrezygnował podobno z powodu jakichś dziwnych wydarzeń związanych jak zwykle z nadmiarem fachowców. Viktor Orban, mówi Wolf, opierał się temu przez dłuższy czas, ale w pewnym momencie ustąpił. A teraz Rumunii również wycofali swojego kandydata. Mark Rutte jest bardzo zaangażowanym członkiem Światowego Forum Ekonomicznego i bardzo bliskim zaufanym Klausa Schwaba, a warto pamiętać, że w roku 2021 w holenderskim parlamencie opublikowano list pozyskany z wycieku. Ujawniono w nim, że istniały tajne umowy między rządem holenderskim a Światowym Forum Ekonomicznym, prawnie wiążące umowy, które były ukrywane przed opinią publiczną. Wiemy więc, kogo możemy się spodziewać jako nowego sekretarza generalnego. Co ciekawe, stary sekretarz generalny, Jens Stoltenberg, również był człowiekiem Światowego Forum Ekonomicznego, a wcześniej był on premierem Norwegii. Tak więc obraz jest taki sam. Jedna marionetka jest zastępowana inną, ale prawdziwe instrukcje, jak zawsze, pochodzą z Doliny Krzemowej i Wall Street. W drugim pytaniu prowadzący stawia tezę, że Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i towarzysząca im fala nieprzyjemnych incydentów, określonych przez niektórych wręcz jako epidemie, związanych z nowo przybyłymi fachowcami, wiecie, są tylko odwróceniem uwagi. Pytanie, od czego? Społeczeństwo musi być podzielone na 2 wielkie obozy, mówi Ernst. Z jednej strony prowadzona przez zielonych, tak zwana Willkommenkultur, czyli kultura powitalna. Z drugiej strony są ludzie, którzy twierdzą, że w ogóle nie chcemy przyjmować dalszych fachowców. To już nie jest kwestia ustalania przyczyn migracji. Są ludzie, którzy faktycznie są w potrzebie i którym trzeba pomóc. Wiemy jednak, że wiele osób, które teraz przybywa do kraju, nie jest w potrzebie, a przynajmniej nie aż tak. Ale plan, który się za tym kryje, polega na tym, aby naprawdę zwrócić ludzi przeciwko sobie, tak aby ludzie zatracili się w walce ze sobą i nie widzieli prawdziwego przeciwnika kryjącego się w tle. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej oczywiście również służą ożywieniu nacjonalizmu, tak aby ludzie naprawdę wierzyli, że chodzi o walkę kraj przeciwko krajowi. Ale to już przeszłość. Dziś nie chodzi już o kraj przeciwko krajowi, ale o absolutne i całkowite przejęcie przez kompleks finansowo-cyfrowy, który pozycjonuje te kraje przeciwko sobie i zgarnia wszystkie profity w tle i ustanawia cyfrową dyktaturę. Wzrost liczby partii prawicowych w wyborach europejskich wydaje się być kwestią, która obecnie wzmacnia te podziały, o których właśnie wspomniałeś. Czy twoim zdaniem coś się zmieni w wyniku tego podziału między dwoma obozami politycznymi i przesunięcia w kierunku prawicy w Europie? Czy to wszystko to znowu kontrolowana opozycja, a plany są już gotowe od jakiegoś czasu? Kontrolierte opozycjon und die Wahlpläne stehen schon länger fest. Dla mnie to wszystko jest inscenizowanym teatrem. Tak naprawdę zaczęło się od pojawienia się Javiera Milei na Światowym Forum Ekonomicznym. Nagle pojawił się ktoś, kto naprawdę reprezentował prawicowe poglądy. Nagle zrobiło się o nim głośno. A tak naprawdę zapoczątkował on dokładnie ten rozwój, który nakreśliłem rok lub półtora roku temu. Mówiłem wtedy, że w pewnym momencie zieloni wypełnią swoją historyczną rolę, a następnie zostaną porzuceni, a nawet zrobi się z nich kozły ofiarne. Wtedy zostanie wykreowany ruch przeciwny, rzekoma polityczna opozycja, ale wszyscy będą służyć temu samemu panu. Generalnie w tej chwili świat jest mocno w uchwycie czarnej skałki i kompanów, czyli tego wspomnianego kompleksu finansowo-cyfrowego. I jakiekolwiek zmiany konstelacji politycznych w Unii nic w tym nie zmienią. Następnie prowadzący zauważa, że jedyną odpowiedzią polityków na kryminalne incydenty wokół Mistrzostw Europy były propozycje ustaw zaostrzających kontrolę i inwigilację. Pyta, czy Wolf dostrzega jakieś paralele historyczne. Myślę, że jest wystarczająco dużo podobieństw historycznych, ale myślę, że żyjemy w bardzo wyjątkowych czasach. Wszystkie te możliwości manipulacji, inwigilacji i kontroli nas wszystkich, które nie istniały w takim stopniu w przeszłości, w tym zakresie rozwój jest bardzo intensywnie popychany do przodu. Nie możemy zapominać, że najważniejszym projektem realizowanym obecnie w tle jest wprowadzenie nowego pieniądza i to jest dla nich bardzo pilne. Widać, że system finansowy staje się coraz bardziej niestabilny. Mamy obecnie do czynienia z kryzysem bankowym w Japonii. Widzieliśmy również, że jeden bank w Szwajcarii praktycznie przejął wszystkie inne. Tak więc proces koncentracji jest już bardzo zaawansowany, ale widzimy również, że istnieją trudności. Na przykład szwajcarski Bank Narodowy właśnie obniżył wczoraj stopę procentową, aby zmniejszyć presję na franka szwajcarskiego. Tak więc w tle toczy się obecnie wiele wojen okopowych, próbujących uratować ten system w dłuższym okresie, ale najważniejszym projektem jest wprowadzenie nowego pieniądza, a z tym wiążą się ogromne trudności. Na przykład ten wielki projekt, test w Nigerii, zakończył się całkowitą porażką.
A teraz oczywiście otwarcie przyznaje się, że poprzednie próby również zakończyły się niepowodzeniem. W Unii Karaibskiej, na wyspach Antigua, St. Lucia i Grenada, teraz nazywa się to nieudanymi próbami. To samo na Jamajce, to samo na Bahamach, więc w tle prawdopodobnie pracują przez całą dobę nad tym, jak możemy sprawić, by te nowe pieniądze stały się dla ludzi atrakcyjne. Najnowszy rozwój sytuacji jest również interesujący, bo wszystkie dzisiejsze nagłówki w Niemczech ponownie skupiają się wokół karty płatniczej dla uchodźców. Tak więc karta płatnicza dla uchodźców stała się teraz pomysłem publicznym, a ludzie próbują teraz przekształcić nienawiść do wszystkich tych uzbrojonych w linijki fachowców w przesłanie, że trzeba ich jakoś powstrzymać. Może uda nam się to zrobić, jeżeli będą mogli płacić tylko cyfrowo i będziemy mogli odciąć ich od wszelkich przepływów finansowych w dowolnym momencie. A ludzie nie będą mieli pojęcia, że ostatecznie nie jest to skierowane przeciwko fachowcom, ale przeciwko nim samym. W minucie 9 wywiadu prowadzący prosi, aby Wolf ponownie wytłumaczył, czym różni się CBDC od normalnych pieniędzy. Tego nie będziemy już powtarzać, bo mówimy o tym od paru lat, ale prowadzący pokazuje nam ciekawą tabelkę. Pytanie z ankiety brzmiało dokładnie, czy możesz sobie generalnie wyobrazić, że będziesz używać cyfrowego euro? Na dole jest podane objaśnienie, które przedstawiono ankietowanym przed postawieniem pytania. Zapewniają, że gotówka pozostanie, a cyfrowy euro będzie dodatkową cyfrową możliwością płacenia. Podpisano Deutsche Bundesbank. Ankieta niewiele nam tak naprawdę mówi, ponieważ my już w sumie teraz używamy cyfrowych pieniędzy płacąc kartą czy blikiem. Dla wielu nie ma różnicy, co za system będzie się pod spodem krył. I tak widzimy od góry w kierunku wskazówek zegara. Ten szary czy jakiś to jest, nie wiem. Zielony w każdym przypadku, żółty prawdopodobnie, niebieski prawdopodobnie nie, czerwony w żadnym wypadku. Prowadzący mówi, że według ankiety wśród widzów 60% nie wiedziało w ogóle, co kryje się pod hasłem CBDC. Mówi, że przed nami jeszcze wiele pracy oświeceniowej, na co Wolf odpowiada: ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że cyfrowy pieniądz banku centralnego, czyli CBDC, w oczach tych, którzy go obecnie opracowują, będzie działał jak należy tylko wtedy, gdy wszyscy zostaniemy zarejestrowani biometrycznie. Jest to dla nich bardzo ważne. Wszyscy musimy być w jakiś sposób zarejestrowani biometrycznie i obecnie oznacza to albo używanie kodów QR, albo przyzwyczajenie się do korzystania z naszych telefonów komórkowych przez cały czas i gdy płacimy. Myślę jednak, że pójdzie to o krok dalej. Albo rozpęta się nowy kryzys zdrowotny, Dawid 20 albo coś, albo pojawi się zagrożenie katastrofą klimatyzacyjną. W pewnym momencie okaże się, że aby ocalić planetę, będziemy musieli być w 100% rejestrowani biometrycznie, co może działać poprzez rozpoznawanie twarzy, skanowanie tęczówki, a nawet przez rozpoznawanie ruchu. Właśnie w tym zakresie kilka firm, zwłaszcza startupów, pracuje obecnie w tle nad najróżniejszymi możliwościami i jestem prawie pewien, że nie minie dużo czasu, zanim wszystkie 7 miliardów ludzi na świecie będzie mogło zostać indywidualnie rozpoznanych. Ale wszystko zmierza w jednym kierunku i dlatego tak ważne jest, aby ludzie przeciwstawili się temu wszystkiemu i zrozumieli, dokąd zmierzamy. Nie wystarczy więc wiedzieć, że w pewnym momencie będziemy mieli konto w banku centralnym, ale trzeba wiedzieć, że jest to część większego planu, aby całkowicie nas kontrolować w czasach, gdy elity nie trzymają już władzy tak mocno w swoich rękach jak kiedyś. Cała ta sprawa nie jest oznaką tego, że elita, a przez elitę mam na myśli wielkie 7 korporacji cyfrowych i wielkich zarządzających aktywami na Wall Street, że elita ma świat w tak mocnym uścisku. Gdyby rzeczywiście mieli cały świat w garści, pozwoliliby nam na wszystkie wolności, a oni pozwalają nam na coraz mniej wolności, ponieważ zostali przyparci do muru, bo ich własny system w tej chwili imploduje i muszą wprowadzić nowy, a wiedzą, że nie będzie to takie łatwe. Dalej prowadzący wspomina o konferencji pokojowej w Szwajcarii, gdzie Rosjanie nie zostali w ogóle zaproszeni do stołu, a Zełenski też nie był za bardzo ochoczy do negocjacji. Dobrze, że zahaczyłeś o kwestię suwerenności Szwajcarii. Interesujące jest to, że Szwajcaria praktycznie wykorzystuje tę konferencję pokojową jako dźwignię do rezygnacji z własnej neutralności. W następstwie tej konferencji Rada Narodowa, to jest rząd szwajcarski, przejęła projekt ustawy, który musi jeszcze przejść przez dalsze etapy, ale który został już sfinalizowany i który zezwala na dostarczenie na Ukrainę broni wyprodukowanej w Szwajcarii, zakupionej na przykład przez Niemcy lub Francję. Wcześniej nie było to możliwe. Praktycznie wykorzystali tę konferencję, aby zrezygnować po części ze swojej neutralności. Ale oczywiście przyodziali to tak,
że niby inni są faktycznie zaangażowani, ale w zasadzie nie oznacza to nic innego jak to, że Szwajcaria robi ogromny krok naprzód. Naprawdę pokazuje to absurdalność naszych czasów i to, że naprawdę żyjemy w warunkach orwellowskich. Dziś mówi się, że niewolnictwo jest wolnością lub właśnie, że neutralność Szwajcarii oznacza, że można dostarczać szwajcarską broń do stref wojennych. Ale widzimy już, jak to funkcjonuje w przypadku niemieckich zielonych. Możesz kandydować w wyborach, możesz mówić żadnej broni do stref objętych konfliktem, a potem możesz być nagle zwolennikiem dostarczania tam jak największej ilości broni, a nawet w pewnym momencie możesz stać się zagorzałym zwolennikiem dostarczania broni ofensywnej w takie rejony. Nie ma już żadnych czerwonych linii, które można by przekroczyć. Ale to także znak, że ci ludzie nie są tak silni, jak każą nam wierzyć. Ci ludzie mają kłopoty, bo każdy, kto tak jawnie i tak bezczelnie okłamuje ludzi, nie może znaleźć innego sposobu na utrzymanie się przy władzy. Prowadzący mówi, teraz Ukrainie grozi również bankructwo państwa, ponieważ wkrótce zostaną wezwani do spłaty obligacji, które zostały zawieszone do sierpnia, a jednocześnie ukraiński CBDC, nie potrafię nawet wymówić nazwy, również robi duże postępy na Ukrainie, tak? Czy to jest jakoś powiązane? Czy powiedziałbyś, że możliwe bankructwo państwa jest powiązane z jednoczesnym wprowadzeniem ukraińskiego CBDC? Istnieje bardzo niebezpieczny związek między sztuczną inteligencją a wojną. Niestety, wojna jest najlepszą pożywką dla rozwoju sztucznej inteligencji i widzimy to bardzo wyraźnie na Ukrainie. Wraz z Izraelem Ukraina jest krajem najbardziej zaawansowanym na świecie w dziedzinie sztucznej inteligencji, co oczywiście jest obecnie bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, ponieważ właśnie te gigantyczne korporacje koncentrują się obecnie na sztucznej inteligencji. Interesujące jest więc to, że firma znajdująca się w czołówce, Nvidia, jest od wczoraj najwyżej notowaną spółką na świecie. Od wczoraj jej kapitalizacja rynkowa wynosi 3,34 biliona dolarów, pozostawiając w tyle Apple i Microsoft. Apple było numerem jeden przez dłuższy czas, potem Apple zostało wyprzedzone przez Microsoft, ale teraz Nvidia jest na czele. To pokazuje mi, że w 100% skupiają się na sztucznej inteligencji. Co jest oczywiście niezwykle niebezpieczne, ponieważ sztuczna inteligencja może być tak wspaniale rozwinięta w warunkach wojny. Chciałbym tylko przypomnieć, że wszystkie główne firmy są reprezentowane na Ukrainie, a w Izraelu jest również wiele firm pracujących w tej dziedzinie. Jeżeli więc beczka prochu wybuchnie teraz na Bliskim Wschodzie, nie jesteśmy w stanie oszacować, co może się jeszcze wydarzyć w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dalej prowadzący mówi, wspomniałeś już ostatnio o tym rozwoju w dziedzinie komputerów kwantowych. Było na to wiele reakcji, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa w internecie, a przede wszystkim do kryptowalut. Sam powiedziałeś, że komputery kwantowe najwyraźniej przyniosą wiele zmian. Co powstanie z połączenia AI i komputerów kwantowych? Mam na myśli, że mamy teraz dwie rewolucyjne technologie, które mogą wywrócić cały świat techniczny do góry nogami. Czego więc oczekujesz od takiego scenariusza, Wolf? Normalny człowiek prawdopodobnie nie może sobie nawet tego wyobrazić. Nawet mi trudno sobie wyobrazić wszystko to, co czytam. Na przykład to, że te nowe komputery będą w stanie liczyć 25 tysięcy razy szybciej niż dzisiejsze superkomputery. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, co te komputery będą w stanie zrobić, ale wiem jedno. Wiem, że nie będzie już żadnego bezpieczeństwa dla jakichkolwiek danych w internecie. Dla mnie to koniec drogi dla ludzi, którzy chcą mi powiedzieć, że Bitcoin nie jest jakimś koniem trojańskim. Fakt, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy nagle wspiera Bitcoina i mówi, że Bitcoin jest realistyczną i obiecującą alternatywą, i to, że BlackRock wskoczył też na ten pociąg, pokazuje mi, że wszystko to było przygotowane i że liczą na to, że wszystkie te nasze dane będzie można w dowolnym momencie odczytać. A to oznacza, i można to było zobaczyć bardzo wyraźnie na targach w Hanowerze, jeżeli rzeczywiście wejdą teraz te wszystkie humanoidalne roboty, to zobaczymy bezrobocie, jakiego nie widzieliśmy od lat 30. ubiegłego wieku, a fala będzie prawdopodobnie jeszcze większa niż wtedy, lub powiedzmy pod koniec lat 20. i na początku lat 30. w Niemczech. Wtedy oczywiście trzeba będzie zaoferować nowy pieniądz. Trzeba będzie dać uniwersalny dochód podstawowy. A to będzie bardzo trudne. Jeżeli ludzie nie zaakceptują nowych pieniędzy, nawet jeżeli będzie to tylko 25%, bardzo trudno będzie je wprowadzić. Prowadzący pyta, a jak wygląda sytuacja w Europie, a przede wszystkim w USA? Czy nie jesteśmy w podobnej sytuacji jak Ukraina ze względu na ogromne góry długu? Właśnie przeczytałem gdzieś rano, że istnieją konsekwencje karne dla niektórych państw, zwłaszcza dla Francji, bo po raz kolejny nie spełniły wytycznych dotyczących zadłużenia, a teraz chcą wcielić kraj, który jest prawie bankrutem, do Unii, Ukrainę, tak? Czy w związku z tymi wydarzeniami istnieje prawdopodobieństwo, że CBDC dotrze do nas szybciej?
Można to zrobić w ten sposób. Można taki crash finansowy zainscenizować. Nie możemy zapominać, że historycznie wszystkie duże krachy finansowe były w jakiś sposób przygotowywane. Przykładem może być rok 1929, gdy podniesiono stopy procentowe i wywołano kryzys. Wielki kryzys, globalny kryzys finansowy z lat 2007-2008 został wywołany przez amerykańskie banki, które po prostu udzielały coraz więcej nowych kredytów hipotecznych ludziom, którzy w ogóle nie mieli zdolności kredytowej. Całość została poddana sekurytyzacji, a następnie sprzedana na całym świecie, aż pewnego dnia wyciągnięto wtyczkę. W każdej chwili może się zdarzyć, że znowu wyciągną wtyczkę. Myślę, że w tej chwili wstrzymują się jeszcze, ponieważ potrzebują rozsądnego uzasadnienia, aby cała ta sprawa wyglądała pozytywnie. Nie sądzę, aby było to dla nich niekorzystne, gdy rozpocznie się ta wielka fala bezrobocia. Czymś innym, co odgrywa bardzo ważną rolę, jest fala bankructw i niewypłacalności. Nie mówiliśmy jeszcze o tym, że liczba niewypłacalności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw tu w Niemczech również ogromnie wzrasta. Prawie wcale się o tym nie mówi, chociaż już w zeszłym roku zaobserwowaliśmy ogromny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie wiem, czy liczby, które tam widziałem, są prawdziwe, czy nie. Nie byłem jeszcze w stanie ich zweryfikować, ale jestem całkiem pewien, że kiedy rozglądam się wokół siebie w Berlinie i widzę, ile średnich firm jest obecnie zmuszonych do zamknięcia, to widać, że stoimy w obliczu ogromnego załamania. Wtedy, oczywiście, można wprowadzić nowe pieniądze jako taki czyn charytatywny, to znaczy pomożemy wszystkim, którym się powinęła noga. Ale wtedy, oczywiście, trzeba będzie też przemyśleć sprawy polityczne. Trzeba będzie znaleźć winnego i podejrzewam, że tym winowajcą będą zieloni. Wtedy powiedzą, słuchajcie, po prostu daliśmy się nabrać na ich agendę. Kończymy tę całą sprawę. Porzucamy te wszystkie cele klimatyczne. A widać to w tle po tym, że obecnie Czarna Skałka i przyjaciele wycofują się z tych wszystkich spraw klimatyzacyjnych. Myślę, że w pewnym momencie zieloni zostaną nam przedstawieni jako kozioł ofiarny, a następnie rozpocznie się podróż w prawo. Tylko, że prawicowi politycy będą wtedy forsować dokładnie ten sam program, tylko pod innymi znakami ideologicznymi. Przypominam o Putinie, który w Rosji również wprowadza cyfrowe pieniądze banku centralnego, ale robi to w oparciu o założenie, że musi chronić swój kraj przed amerykańskimi sankcjami. Tak więc słowa są różne, ale agenda jest wszędzie taka sama. Prowadzący teraz. Dobrze, że o tym wspomniałeś, ponieważ sankcje oraz globalna koordynacja i porządek ulegają ogromnym zmianom, przynajmniej dla tych, którzy patrzą na to z zewnątrz. Sankcje zostały wprowadzone, aby zaszkodzić Rosji, tak? W rzeczywistości pieniądze są teraz również wykorzystywane do zaopatrywania Ukrainy w broń. W rzeczywistości jednak głównie szkodzi to Niemcom jako naszej lokalizacji, bo taka jest ostatecznie konsekwencja. Natomiast państwa BRICS wykorzystują to do przepychania u siebie cyfrowych systemów płatności. Czy uważa, że to wszystko ma na celu przyspieszenie CBDC? Chciałbym krótko przypomnieć, że Scholz powiedział również przed Bundestagiem niedawno, że sankcje zostały zaplanowane na długo przed rozpoczęciem wojny. Dla mnie przemawia to za tym, że wojna nie była faktycznym powodem sankcji. Wolf. Tak, zawsze muszę sobie przypominać słowa starego Roosevelta, który mówił, że gdy w polityce dzieje się coś przypadkiem, to zostało to dużo wcześniej dokładnie zaplanowane. I oczywiście jest to dziś jeszcze bardziej prawdziwe niż w latach 30., kiedy to powiedział, bo dziś mamy te wszystkie ogromne think tanki, które wszystko przygotowują. Te think tanki, które są bardzo ściśle powiązane z wielkimi korporacjami, to jest ostatnia decyzja personalna, była również bardzo wymowna. OpenAI, firma, która dała nam ChatGPT, która jest w czołówce sztucznej inteligencji, mianowała teraz byłego szefa NSA, szefa amerykańskich służb specjalnych, do swojego zarządu. To niewiarygodne, jak te powiązania przenikają teraz do domeny publicznej. Oni nie mają żadnych zahamowań przed pokazywaniem opinii publicznej, że te wzajemne powiązania istnieją. Ale nic, co się dzieje wokół nas, nie jest przypadkowe. Należy jednak przypuszczać, że nasz rząd niemiecki prawdopodobnie nie jest w to wtajemniczony, ponieważ decydują o tym amerykańskie think tanki i amerykańskie służby specjalne, które są oczywiście powiązane z Doliną Krzemową i z Wall Street. Decyduje też o tym Światowe Forum Ekonomiczne. I nasi politycy, tak to już jest, są mniej więcej ich uczniami. Wiemy, że Annalena Baerbock na przykład nadal jest stażystką w projekcie globalnych liderów do 2025. I w ten sposób mają marionetkę, którą mogą sterować w jedną lub drugą stronę jak chcą i która z pewnością nigdy nie zrobi nic innego niż to, co będzie kazało jej WEF, czyli to forum. To jest koniec części pierwszej, 45 minut równo. 44:13.